Na Twitterze Tommy Andresen, czyli jeden z głównych twórców Ninjago, został spytany, czy jeśli historia Ninjago się skończy, czy to będzie szczęśliwe zakończenie, słodko-gorzkie, czy smutne. I Tommy Andresen odpowiedział, że niedługo się dowiesz. No i czy to oznacza, że niedługo będzie koniec LEGO Ninjago? I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. I jeszcze przed rozpoczęciem koniecznie zostawcie subskrypcję, bo to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Dziękuję ostatnim subskrybentom, wbijmy tak z 300 w górę. No i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i już możemy zacząć. Więc niedługo po tej odpowiedzi Tommy Andresen również napisał to. I tak pokrótce jest tutaj napisane, że po prostu źle to ujął, więc czy to faktycznie oznacza, że jednak koniec Ninjago będzie, czy nie będzie? Bo szczerze to chyba nikt nie wie. Możliwe, że koniec serialu faktycznie nastąpi, tego serialu jakiego znamy i oglądaliśmy przez ostatnie 11 lat. I wydaje mi się, że mogło to potwierdzić jakby to, że faktycznie będzie ten reboot Ninjago pod koniec tego roku. Albo na początku następnego bardziej. I naprawdę na tym kanale już bardzo dużo mówiłem o tym, co według mnie powinno się wydarzyć po jakby skończeniu serialu. Nagrałem nawet o tym dwa osobne filmy, więc no. Ale tak pokrótce mówiłem tam o tym, że chętnie bym zobaczył LEGO Ninjago Legends, takie sobie wymyśliłem taką nazwę po prostu. I to by opowiadało o historii Mistrza Wu oraz Garmadona od ich urodzin aż do odcinków pilotażowych. Ale szczerze, bardziej prawdopodobną opcją na reboot byłoby po prostu takie coś jak na przykład było z Bajoniklami, że zmiana bohaterów, albo po prostu kolejna zmiana stylu animacji niepotrzebna w sumie nikomu. I szczerze wkurza mnie to, że nie wiemy kiedy skończy się Ninjago. Jakby Tommy Andersen mówi, że teraz się skończy, za tydzień powie, że się za rok skończy, pojutrze powie, że za 10 lat, wiecie, jakby. Wydaje mi się, że on to robi specjalnie, nie wiem dlaczego naprawdę, bo wydaje mi się, że on tak naprawdę nie wie kiedy się to skończy. LEGO najprawdopodobniej też tego nie wie. Może tutaj chodzi też o to, że to będzie zakończenie czegoś innego, jakiegoś etapu w Ninjago. O kurde, walnąłem w mikrofon. Że to będzie zakończenie jakiegoś etapu w Ninjago, a nie całego serialu jakby. No naprawdę, można tutaj dużo rzeczy powymyślać, ale moim zdaniem jest to strasznie wkurzające, że nie wiemy kiedy się to skończy. Ale wydaje mi się, że nawet jeśli faktycznie serial się skończy, to seria się nie skończy. Ninjago to jest już zbyt duża marka, bo na przykład taki Disney no nigdy nie skończyłby Star Warsów w 100%. Zawsze coś ze Star Warsów będzie wychodzić, tak samo z Marvela i tak dalej, więc myślę, że nie ma się co bać i że Ninjago zawsze będzie miał coś do zaoferowania, nawet jeśli nie będzie to serial. Więc tak, jestem wkurzony na Tommy'ego Andersena i to bardzo, bo chłop pisze jakieś pierdoły na tym Twitterze i ja nie wiem naprawdę w co już wierzyć, w co nie wierzyć. Wy napiszcie koniecznie w komentarzu, czy myślicie, że faktycznie Ninjago się skończy, czy ten Tommy Andresen, nie wiem co on wypisuje naprawdę, ale po prostu napiszcie koniecznie w komentarzu, co o tym sądzicie. A jeśli chcecie się dowiedzieć, kim może być ta tajemnicza zamaskowana postać ze zwiastuna 16 sezonu, to koniecznie kliknijcie w ten film.